Co mnie inspiruje? Inspirują mnie pielęgniarki z oddziałów covidowych, inspirują mnie lekarze i lekarki ze szpitali, którzy walczą o nasze dobro na granicy wytrzymałości systemu służby zdrowia w Polsce. To są dla mnie absolutni bohaterowie. Jak patrzę na to, jak wygląda ich życie, jak tak naprawdę jest to walka prawie jak na wojnie z koronawirusem, to są dla mnie najbardziej inspirujące postaci w tej chwili w naszym otoczeniu. Na jakich płaszczyznach kobiety mają dziś szczególnie pod górę? Ja tu Państwa zadziwię, Państwa z gali. Moim zdaniem kobiety już nie mają tak bardzo pod górę. Jest coraz lepiej. Jak spotykam się z kobietami, to widzę to bardzo wyraźnie. Kobiety mają łatwiej w wielu miejscach pracy. Oglądam sobie to bardzo uważnie, krytycznym okiem, ale i są w zarządach firm i chwalą się tym. I są na stanowiskach, wysokich stanowiskach służbowych w różnych firmach. Więc wydaje mi się, że to się bardzo poprawiło, szczególnie w zawodowych sprawach. Kobiety się przebijają przez słynny szklany sufit i dają radę. I myślę, że im dłużej to będzie trwało, tym lepiej. Jeszcze w dalszym ciągu kuleje troszkę sprawa zarobków kobiet, bo wszystkie badania wskazują na to, że w dalszym ciągu 15% mniej zarabiają, ale 15% to my sobie już wystukamy i będzie za chwilę dobrze. Natomiast kuleją na pewno prawa kobiet. W Polsce nikt nie słucha naszego głosu, tego, co chcemy powiedzieć o sobie i jak chcemy o sobie decydować. Chcę przypomnieć wszystkim tym, którzy nie pamiętają, że prawa kobiet są prawami człowieka i są w Polsce naruszane na wielu płaszczyznach, więc myślę, że to się za chwilę zmieni, bo kobiety po prostu zrozumiały, że mają siłę, mają wspólny głos i solidarnie dadzą temu wyraz. Nie tylko na ulicach, ale także w wyborach. Jaki zawód wykonywałabyś, gdyby nie praca w telewizji? Chciałam być pilotem samolotów. Zawsze to było moje marzenie. Latanie na wysokościach w pięknych maszynach, szczególnie lubię helikoptery, byłby to wymarzony mój zawód. W czasach, kiedy w ogóle o tym kiedyś pomyślałam, bo naprawdę kiedyś o tym pomyślałam, nie było takiej możliwości, więc jakoś drogą oboczną próbowałam gdzieś tam się do lotnictwa zbliżyć, ale to raczej w formie pasji. Więc chciałabym być panią kapitan i prowadzić statki powietrzne pasażerskie. Nie korzystasz aktywnie z mediów społecznościowych. Dlaczego? Po pierwsze, to w ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych, żadnych. Więc jeśli Państwo zobaczą, że tam jest jakieś medium podpisane moim nazwiskiem, to jest ściema i proszę nie dać się nabrać, to po pierwsze. A po drugie, nie jest mi do niczego to potrzebne. Pojawiam się w telewizji dosyć często. Uważam, że nie należy świata zawracać swoją osobą za bardzo. Dużo mówię o tym, co myślę, sądzę i czuję w innych formach dziennikarskich, na przykład w felietonach czy wystąpieniach publicznych i uważam, że to już wystarczy. A prywatnym życiem nie lubię się dzielić z nikim poza najbliższymi, więc nie będę opowiadać o tym, co zjadłam na śniadanie, gdzie pojadę na wakacje, z kim się spotkałam i co mnie boli, albo nie będę robić dziwnych zdjęć w dziwnych pozycjach, bo to w ogóle nie jest moja bajka. Cenię tych, którzy wykorzystują media społecznościowe, żeby była też jasność, do fajnych celów, do przekazania treści, do pokazania pasji, do pomocy społecznej, jakiejś akcji. To mi się wszystko bardzo podoba i często zaglądam na te media, bo chcę się dowiedzieć, co kto myśli, albo co pokazał i na co warto zwrócić uwagę. Na przykład zaglądam na media społecznościowe Mariusza Szczygła, bo bardzo lubię jego polecenia książkowe. To dla przykładu. Ale sama nie bardzo je lubię, więc no, tak naprawdę całą dobę.